Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Łukasz Klinkę, Arek Bartosiak, czyli krótko mówiąc, duet wywiadowcy.pl. Witamy Was serdecznie w kolejnym programie Wiek Niewinności programie, w którym przyglądamy się tylko i wyłącznie dzieciństwu naszych wspaniałych gości. Zeszłym razem obiecaliśmy Uan Bator i jest. Tak Uan Bator. Bilgun Aryun Batar. Dzień dobry, witam, witamy serdecznie. serdecznie. Obiecywaliśmy, że będziemy trochę w Azji, Aha. trochę w Europie, czyli, czyli tutaj w Warszawie. To wszystko się zgadza, ale na początku musimy ustalić dwie kwestie. Po pierwsze, czy wiek niewinności po mongolsku brzmi Kem Buruki Nas? Google Translator, rozumiem, nie ma to żadnego sensu. Ja znaczy, Nas to jest wiek, i tam jaki było... No niby Kem, ale to wiesz, to jest mój mongolski, może Him i Buruki. Himboruk nas. No, to Nie jest bardzo. bardzo takie, no, mówione, że tak powiem. No tak. Wolny, wolno, wolno tłumaczone. Okej, okay, to <laughs> potem nas nauczysz i Nie, to nagrywamy. Tak, czyli jakby to po mongolsku brzmiało? To bardziej byłoby takie: mm, poruguj nas. Poruguj A. nas. Mhm. Czyli to prawie jak po polsku: poruguj nas. Tylko trochę, trochę nas zrugaj Trochę nas zrugaj, okej, okay, no to możemy Możemy w ten sposób, ale tak naprawdę Dzień dobry to jest Ogleniment yy, Ogleniment to jest dzień dobry, że tak Też na wolno tłumaczę akcent, że, Dzień dobry poranek bym powiedział nawet Aha, czyli e, też źle Tak, <susy> Sembenu to jest Dzień dobry Tłumaczę takim takim zwykłym I właśnie Sembenu to jest tak naprawdę wolnym Czy wszystko u Ciebie w porządku? Aha, czyli kompromituje czyli nie jest się tak, jej. Nie, to on kompromituje jest Google, więc no, <grym> okay. mam nadzieję, że algorytmy dopiszą. To może teraz się nie skompromituje. Ariun Batar, wielki wojownik, czy to też jakaś Arjun głupota? Batar, to jest purysta, bym powiedział taki święty wojownik. A, czyli jeszcze. A, tak. No dobra, czyli już trochę kompromitacja moja jest trochę mniejsza. Nie, a od tyłu? U, nie, to nie damy rady tak było powiedzieć, zawsze się, się przygotowali z improwizacji, to Jak my kiedyś... nie jesteśmy najlepsi i najmądrzejsi. Ja, ja kiedyś robiłem właśnie, że tak do... na jakimś mówiłem właśnie, jestem bilgunerem, a dla Zweroli, Nugli brata w drzwi są tam. Piękne. <grym> tak. Tak. Długo się musiałeś tego uczyć, czyż każde słowo tak jesteś w stanie szybko? Um, nie no, tutaj akurat <grym> to musiałem pomyśleć trochę, <grym> ale lubię takie jakieś takie językołamacze różne. Takie, lubię się wygimnastykować językowo, z nudów. A no to, to powiedz nam jakiś mongolski taki tong twister, jak stół z powoływanymi nogami, to po Aha, mongolsku? No z, Mongolią właśnie, z mongolskim językiem jest tak, że każde słowo praktycznie może być odebrane jako taki tong twister, bo <noise> tym stołem yy, może yy, być. Ta, <noise> bo tam masz yy, spółgłoski ze spółgłosek wręcz. Więc na przykład masz różnicę między marchewką a smokiem, to jest bardzo mała, że jest low i low. Do tego zwykły wierszek, jak artylę o taburę, coś na artykule, to już brzmi taki tam Nie potrzeba tam twisterów. Tak naprawdę nie ma takich tam twisterów. Ogólnie też wydaje mi się, że też dzięki temu mongowie jakoś tak łatwiej uczą się innych języków obcych, no oprócz Że, że taką macie trudną, trudną wymowę już aparat jest przygotowany, tak, wymowy? Mm, takie mam wrażenie. Mm -hmm. Hmm, możliwe. To co, pytanie, nasze w pierwsze Mongolia pytanie, że nie paść. Tak? tak, ale, ale pierwsze <laughs> pytanie, paść musi. A, to zanim padnie pytanie, chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to jestem, bo chciałem <grym> się bardzo nam miło. podszkolić przede wszystkim, jeżeli chodzi o wywiady i też dziennikarstwo, bo, bo chylę czoła. Bardzo miło, nam tak miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, właściwie, nie właściwie będzie tak miło. możemy już skończyć. <grym> Wszystko, powiedziałeś, co chcieliśmy. Słuchaj, kiedy i gdzie się urodziłeś? O, urodziłem się w Uenbator? No Jestem uchem. No, no, kiedyś myślałem, że fajnie byłoby rzeczywiście urodzić się gdzieś na stepach w Mongolii albo w pustyni Gobi, prawda i rzeczywiście yy, przebyć tę taką srogą, hardą, twardą yy, drogę Mongoła, ale no urodziłem się w szpitalu numer 2 w Wanbator. Od od 13.10 dnia yy, dnia 31 stycznia 90 1986 Siódmy. Siódmy. Wikipedia Kłamie, Tak. A a ja, siódmy, czyli tego, jesteś młodszy, to, no, to Łukasz, dobrą stronę kłamie. kompromitujesz się po raz trzeci <laughs> taka moja rola no ale, i, ale mieszkałeś też na wsi z babcią um, z tego co słyszeliśmy tak, no akurat jak skończyłem nie jak się urodziłem to po prostu babcia wzięła emeryturkę i wzięła mnie na wieś ale to nie była taka sroga wieś, że mieszkaliśmy sobie w jurcie tylko tam był taki drewniany domek tam było, było parę muciek Parę owieczek, no i babcia robiła tam swoje, a ja byłem przy niej przykuty, tylko przywiązany do kaloryfera, i tylko tyle było mnie widać przez parapet i przez okno. Tak patrzyłem, co się tam dzieje i jak to wszystko wygląda. A babcia mówiła, że do krzesełka, ale kaloryfera Aha. brzmi lepiej. No to krzesło do kaloryfera i, 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 i no ty krzesło. na tym krześle i tyle nad parapet. Tak, kurde, ale to macie, no jednak wywiadowcy, to to myślę, że też. W konotację szpiegowską można przejść. Słuchaj, a kiedy pierwszy raz Cię posadzili na konia w ogóle? Jak to było? Na konia? Czy w ogóle nie? Jako mieszczucha? Nie no, kiedyś byłem na koniach, jak byłem mały, spadłem z tego konia i dostałem takiego syndromu Czengishana chyba, bo uznałem, że kurde, nie chcę jeździć konno i dopiero później, w wieku 11 lat się jeździłem. Ale wcześniej no to tak, jak miałem... 5 lat, to, to tam wtedy mnie posadzili. I spadłeś. No i spadłem. Bałem się później, że mnie zdepcze i tak dalej. Jakaś dziwna trauma wyskoczyła. Nie mongolska zupełnie. Ym, no, no, totalnie nie, Przecież przeciwnie. No, ale przynajmniej mogę mówić, właśnie, że mam syndrom Chigizhana. <grym> ale pytanie do Ciebie, czy tęsknisz za stepem? Nie ma sensu w tym momencie, chyba, bo Ym... niekoniecznie kojarzy Ci się tak jak niektórym. No tak. No stepy też nie są kierunkiem, gdzie mongolowie chętnie jeżdżą. Wydaje mi się, że bardziej w północ, tam w Hinti Imac, Hinti, próbuję to spoczęć. No to właśnie, gdzie, gdzie są góry, gdzie jest ładne jeziorko i sobie tam zbudować namiocik i tam posiedzieć. Spędzić miły, miły weekend z rodzinką i wrócić. Co prawda droga zajmuje dwa dni, ale ok. No, ale coś za coś. Przyjemność jest na samym końcu, nie? No, to prawda. Jak to w Mongolii, no droga jest prawie wszędzie daleka. Mm, ale droga jest też tania chyba. Na pewno tańsza niż w Polsce. No, na pewno. <laughs> Szkoda, że nie na koniu, bo, bo mieliśmy parę końskich pytań, na przykład jak dobrze strzelasz z łuku jadąc A... konno. <laughs> Nigdy mi się nie zdarzyło, ale jeździłem konno w zeszłe. Nie, nie w zeszłe, bo pandemia była to dwa lata temu na wakacjach jeździłem konno i wtedy byłem bardziej ulany, jak to się mówi. I też później mi było szkoda tego konika. bo Jeździliśmy tak, na stro, stromo było bardzo, i po prostu z tym koniem no on się męczył. Ja czułem jego pot, że zsiadłem z niego i go po prostu przyciągnąłem. A strzelałem później z łuku, no to tak średnio najeżdżam. No nie, nie jestem ucznikiem, ale mm -hmm. chciałbym, chciałbym, tylko że tam ten łuk to był taki zwykły, że tak powiem, ktoś wziął drewno i mm -hmm. zrobił sobie łuki strzały i dał mi postrzelać. I w Magali się strzela albo do takich puszek na odległość, żeby się bardziej liczyła trajektoria celnościowa. Czyli trzeba tak celować mm -hmm. takim łukiem, tak? Tak, dokładnie. Mm -hmm. Albo ma się zamiast takiej tarczy po prostu taką skórę zwierzęcia zawieszoną i gdzie trafisz w głowę najlepiej, prawda i tak dalej, czy tam w szyję, w szyję bardziej no ale tobie nie wychodziło, no, w mi głowę tak, no nie, nie no, ja w tyłek że... raczej trafiałem <laughs> ustaliliśmy też, że... ale z konia to już w ogóle jest. no z konia to masakra ja to bym Ogólnie z koniami to jest tak, że jednak twoje czworogłowy muszą tak mocne być, żeby, żeby ledwo, znaczy ja po prostu miałem tak miękko na nogach, że ciężko było po galopie powiedzmy kilometrowym, no to już wysiadałem praktycznie. Jak, jakbyś tak zamknął oczy teraz i, i pomyślał, jakie jest twoje pierwsze w ogóle wspomnienie z dzieciństwa? Ja zamknięto to od początku, ale <laughs> <laughs> dzieciństwa pierwsze, pierwsze wspomnienie. Pierwsze w ogóle, tak. Wydaje mi się, że biegałem po kontenerach w Mongolii. Ogólnie dzieciaki no nie mają, za moich czasów, chociaż to ze starszych to jeszcze gorzej było, ale za moich czasów bywało, nie sądziłem, że zacznę kiedyś tak zdanie, ale za moich czasów to było tak, że po prostu my dzieciaki mieliśmy taką nie dętkę, tylko taką felgę od roweru, Wywalaliśmy te takie środkowe druciki i po prostu był okrąg, znaczy, no tak, okrąg, i brało się coś takiego, taki kij z hakiem i toczyło się to trzymało się, ono się trzymało na tym haku, żeby nie uciekało, i się za tym tak biegało. I to była jedna z największych rozrywek. Um, oprócz tego, jak um, że mieliśmy um, coś w tylu zośki. Mhm. Nie wiem, czy że się tak to, tak to to tylko, że to była taka guma, kauczuk jakby, z takim lekkim pióropuszem i to się tak kopało i podawało koledze i tak dalej. Tylko ja byłem za młody, żeby to ogarniać, nie potrafiłem. Ale kółko? Kółko jak najbardziej, ganiałem za kółkiem. No i oczywiście konik na, na patyku, prawda. Aha, czyli jednak ktoś... <grym> coś, <grym> coś, coś z konikiem tak. jest. Tak, Lajkonik <grym> miał rację. <grym> 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 to mogła być wasza reklama. <grym> No to tam jeszcze w Mongolii po prostu nie było też garaży takich ładnych, więc były to kontenery po prostu, gdzie ludzie parkowali swoje auta, wrzucali swoje jakieś rzeczy, trzymali prawda jako magazyn. No to będzie dzieciaki, jako że to robiło hałas i to nam sprawiało radość i też fakt, że starsi ludzie z okien wykrzykiwali na nas, to jako urwisy to wdrapywaliśmy się na takie właśnie kontenery, a to był taki naprawdę długi rząd. No i po nich biegaliśmy, robiliśmy hałas. Jak były te dziury, jakieś tam większe, no to ten największy kozak potrafił je przeskoczyć, prawda? A ci co nie, no to spadali. No. Ja byłem tym drugim. No. Ale ta cała gra miała jakąś nazwę? Taką... Nie, to było po prostu, po prostu. bieganie po okay. garażach. Czyli nie była to taka typu Zośka, tylko nazywała mm. się, nie wiem. A ta Zośka się nazywała Tyłyk Tyłek? Tyłek. To, no, ten, ten, ten kauczuk mm -hmm. z piropuszem. To się tak no, nazywało. Mm -hmm. I to takie dwie podstawowe jakby a, zabawy a, młody. Młody. młodego chłopca, Trzy. w Onebator Kółko, katyłyk, a jeszcze lajkon. No i kontener. Ja to cztery. cztery. To <laughs> Ale to są takie szczeniackie zabawy. Później mhm. dochodziły takie, że tak powiem, berkowanie. Jakby taki berek, tylko że to się nazywało farby chyba. Że ktoś pukał, że Wilk mówił, że chciałbym farbę a wcześniej każdy, powiedzmy, jest rządek dzieciaków. Mówi, dobra, ty jesteś kolor, nie wiem, różowy, ty taki, śmaki, nie, nie wiem, burgund albo mm -hmm. ekri. <gry> no to e, wilk przychodzi i mówi, jaki chcesz kolor? Mówi, nie wiem, ekri. I akurat ta osoba, która była ekri, to musiała uciekać i wtedy się goniło. goniło. To taki barek był już, tak powiem, z taką lekką mm -hmm. dozą intrygi. Mm -hmm. e, no i oczywiście do tego dochodziły przeskakiwanie przez piłkę, że się o ścianę rozrzucało im wyżej i jeżeli piłka odbijała się od ściany i później od ziemi. I jak się odbijała od ziemi, to trzeba było przez nią przeskoczyć. Znamy też. Tak, no ok. oczywiście. Nie A tylko, jak się u nas to nazywało? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Zwykle wydaje mi się, że dziewczyny się w to, w to Chyba tak. grały. Tak. Bo myśmy grali w szczura raczej wtedy. Też w szczura, ze ścianą. w parę różnych rzeczy. Tak. Mhm. Ściana raczej była w ogóle takim Miejscem, gdzie wiesz, futbol kwitł, nie? Aha. Na podwórkach. Jak, jak nie było boiska, to zawsze otaczałeś Tenis o ścianę coś, też może tak, i ten. Jak, mm -hmm. jak ktoś miał rakiety i piłka? No krótko mówiąc, dziewczyńska zabawa. No, no, może w twoim ja przypadku nie, nie, ale. No to ja chyba rzeczywiście z dziewczynami się kurwa. A jaki smak z dzieciństwa cię prześladuje? Smak żółtego asfaltu. Nie, akurat nigdy się nie zdarzyło rzucić asfaltu, ale były takie gumy w takich listwach te okrągłe, czy kuliste, takie gumy kulki no w różnych kolorach były te kulki. Tak. tak, tylko że u nas to był taki rarytas totalny. I jedne z nich potrafiły być czarne. One były jakieś takie robiły naprawdę tak zwany mindfuck u nas dzieciaków. To było takie o kur, czarna guma jak to można. I właśnie wtedy niektórzy no żeby się pochwalić żuli asfalt mówili, to jest ta czarna guma. <gulity> Taki asfalt, który był trochę jakiś taki, taki... Szumo, jakby uh -huh. rozmiękczony przez słońce. No. No ale ty nie próbowałeś? Nie, nie, nie zdarzyło mi się. Bałem się. Ale mu. pewnie to wyglądało rzeczywiście jak ta guma. No bo. Ja pamiętam doskonale te gumy. Myślałem, że ale... smak asfaltu. Nie, no. ale teraz <laughs> pamiętam zapach pieczonego asfaltu, bo u nas A było no dużo tak, asfaltu, oczywiście. który się topił i to rzeczywiście była zabawa tam zostawiać ślady, ale też wciskać różne mm -hmm. rzeczy. Aso, Wszystko to, tam zostawało. To ten ta, ta. zapach rzeczywiście. Ale te gumy pamiętam, to, to też to był luksus u nas w PRL-u. Mm, te, by te, te gumy. Ochydne te gumy, tak kojarzę No i starczały bo, na, na 10 minut, tak, mniej więcej i, i po zawodach, ale żyło się je parę godzin. No bo tak. Wypadało. Nie, w, wolałem jednak Donaldy. Mieliście Donaldy. Nie, Donaldy, Turbo, Boomery nie. nie. No, ale tam były historyjki, to dlatego wolałeś to. Chodziło przecież o te historyjki. Nie, może mi chodzi o. wiesz, był kolor smakowy. Chyba był taki sam. Mimo różnych kolorów, prawda? A ty jeszcze coś mówiłeś o żywicy, że też niektórzy żuli <grym> tak. żywicę <grym> zamiast gumy do rzucia, która była ale taka bardzo raczej, zagraniczna. Rzeczywiście, to było jakoś raczej. No, Gdzieś na wsiach to tak ludzie mówią, o żywica, patrz jak ładnie pachnie i zaczęli rzuć to, chociaż nie wiem czy da się rzuć żywice. takie mam wrażenie, że to się bardziej tak klei, ciągnie, najwyżej zostaje już tam do no, końca Po życzenia. programie spróbujemy, Zamiast pożujemy <grychy> sobie ta. żywicę. Myśleliśmy, że jednak smak takiego dzieciństwa to będzie kumys. Ale dzieci nie ale mogą, dzieci nie nie mogą bo, bo alkohol, ewentualnie ten sutej czaj, który też chyba A, jest sutece, tak. to dosyć hardkorowy. No czy i konina, już... nie wiem, jak, jak smak koniny, czy, czy jako dzieciak. Próbowałem raz koninę, ale niczym się nie różni od jelenia praktycznie, czy tam sarny. Więc tu znam, że ogólnie jakoś koniny to ja nie lubię. Nie podoba mi się ta idea w ogóle jedzenia mm. koniny. I mągowi też raczej nie jedzą koniny tak z przyjemności, tylko raczej w jakichś takich ostatecznych z tak. Czyli raczej mleko. I mm, raczej tak, znaczy mleko z konia to tak. No, no, tak. Ale z klaczy jak najbardziej. Klaczy jak najbardziej. Czyli kumes i, i ta herbata a, niebezpieczna a, to nie bardzo. Herbata niebezpieczna? No, solo i No Ona jest super. Super jest, tak. Ok. No, może no, jak przekonasz. się ją robi, bo ja nie wiem na przykład. Okej, okay, no to jest garnek, wrzuca się po prostu tak, taką no słoninę, masło, bardziej bym powiedział, masełko. No tak, to jest tłuszcz. E, można też trochę mąki i kaszy takiej jaglanej. Mhm. E, no i to w tłuszczyku się ładnie tam smaży, Do tego się dodaje właśnie wodę, tę trawę, czyli ogólnie herbatę. I potem w mleczko. I potem to się wszystko tak miesza i się robi taka fajna kaszka. I to jest tłuste, słone. Oczywiście zapomniałem no, sobie Słone, tłuste i można do tego po prostu wrzucać y, mięso tłuste, które już ostygło. prawda? I wtedy hmm. masz y, refreshment, że tak powiem. Odświeżenie. To... Odświeżenie tego smaku mięsa. Hmm. Możesz sobie zjeść i to się ładnie komponuje. Y, niektórzy też wrzucają... Helmek to jest y, akurat y, takie też, można powiedzieć, że masło takie ze śmietany zrobione, tylko że usmażone jeszcze z cukrem i to jest taka po prostu taka mega tłusta, słodka papka i y, y, to też podaję sobie, wrzucają do herbaty, ale ja, ja tego nie robię, wolę ją sobie z rodzynkami zjeść. To kiedyś, się kiedyś, tak kiedyś się umówimy, bo trzeba próbować wszystkiego jakby, ale, ale kumysu też bym spróbował, nie wiem, bo większość Europejczyków twierdzi, że nie da rady, ale... Wydaje mi się, że no, nawet zrobi rak ryba, ale <gryba> tak poza tym no kumys jest, ma to coś w sobie, jest bardzo kwaśne, że jak się wypije, to już się od razu robi takie... Jak ślinka nie wszystko, no, jest takie odświeżenie jamy ustnej totalne. Um, a jako, że procentów jest mało, to trzeba trochę wypić, żeby poczuć coś. I niestety przy większej ilości to się ma... Bilgunkę. <śm> <śm> no tak. <śm> ale właściwie, bo wyjdę na nieprzygotowanego, ale czy w Warszawie jest jakaś restauracja mongolska, którą byś, którą do której warto iść? Kiedyś była na Saskiej Kempie hmm, taka knajpa, mongolska, taka jurta wręcz zrobiona. Przez chwilę, tak. Tak, przez chwileczkę, ale ona no, nie splajtowała. Później hmm. była tuż pod siedzibą PiSu, e, gdzie było też karaoke, więc tam chodziłem. Kiedyś zaprosiłem, hmm. e, znaczy namówiłem Mateusza Banosioka, żeby tam zrobił. I tam było fajnie, zrobiliśmy. Tylko, że mongolskie danie tam były bardzo takie, zrobione już na styl Fusion, że były spolszczone dosyć mocno. Um, a teraz jest taka miejscówka na Kopińskiej. Już sobie zapisuję. HMAS-u, sushi to się nazywa, to jest zasłona dymna widocznie. Mhm. Ale a. tam podają właśnie mongolskie boc, czyli pierogi gotowane na parze. Do tego też pierogi smażone, czy chłosiur. no i też co, czyli taki makaronik, taki mongolski pad thai. Aha, Czyli to jest sushi, nie sushi. Warto. Ale podanie też sushi. Ale najważniejsze jest kumis i ta herbata, czy można. No i herbata tam... też. Kumis? Kumis nie. nie no kumis. Okay. Polsce ciężko ogarnąć, że tak powiem. Naprawdę nie jest łatwe. I... Musisz nas zaprosić. Tak, i oczywiście, jak zrobisz, to wypijemy i zjemy wszystko. Babcia moja ostatnio robiła jogurt, bo my bierzemy mleko takie wiejskie od krowy, no to trzeba je ugotować. Później dodać trochę jogurtu. Tak jak, jak zakwas się robi z chlebem, to, to też trzeba właśnie tak trochę dać, żeby to zaczęło swoją chemiczną reakcję odbywać. I trzeba to ją zakryć, to później to mleko i zostawić na dobę. I wtedy się robi jogurt. Ja to chyba jadłam. tym, tak? w sensie, że ten jogurt nie ma wiele wspólnego z tym takim jogurtem naszym, nazwijmy mm -hmm. to. On twardy jest dosyć, nie? taki, A nie, bo ty mówisz. Albo o... susz su suszony jogurt, Aha, coś takiego jadłam. Mówisz o tych, jak y to anglicy mówię, curds, czyli arut mongolskie. No to było hardkorowe dosyć. To jest y tak, że to jest twaróg, tak naprawdę. Twaróg, który wystawiasz i suszysz, niektóre są po prostu kwaśne a niektóre są z, jakby słodkie, z cukrem. I te słodkie to są rarytasami dla dzieciaków. Okej, okay. no ja tam czułem owca, Chodź, tak po, Program kulinarny tak, zaczęliśmy program, robić. Ale wspomniałeś o <laughs> swojej babci. To jest super moment. W ogóle porozmawiajmy o twojej rodzinie, bo babcia, jak byłeś malutki, mały, malutki, pracowała w mongolskich kolejach. Mhm. I zaznaczałeś, że nawet w ogóle byliście bogatsi tam, niż jak przyjechaliście tu, bo babcia całkiem nieźle zarabiała i z babcią masz świetny kontakt jakby, a dziadek, twój dziadek, mm -hmm. czyli mąż babci, tutaj w razie czego poprawiaj mnie, umarł jak miałeś 4 lata. Mm -hmm. I ty pamiętasz dziadka? Kim był? Jakieś wspomnienia z dziadkiem i gdzie pracował? No w ogóle, jakim był facetem? No dziadek był srogim, srogim facetem. On był bardzo... No był przede wszystkim abstynentem. Miał taką Twardą rękę i stawiał przede wszystkim na w sumie trochę stereotypowo jak azjata, azjatycki rodzic, na to, żeby być lekarzem albo prawnikiem. I, i, I kiedyś się śmiałem z tego, że ogólnie azjatycy rodzice to są tacy, że właśnie masz być lekarzem albo prawnikiem. Dlaczego? Bo to prestiż i będziesz zarabiał kupę siana. A to, żebyś ratował ludzi, to taki ubytek. <śmiech> <śmiech> Ale no, okazuje się, że, że jakby za tym po prostu idzie. Idea, że wszędzie ich dziecko da sobie radę, prawda? No i, i dziadka akurat tak, tak dobrze nie kojarzę. Wiem, że po prostu był później, jak ja dopiero się urodziłem i, i zaczynałem świadomość jakoś zyskiwać, no to on już tam chorował, bo hmm. on miał choronerki. Więc pamiętam, że był szlachetnym właśnie człowiekiem, który trzymał się zasad i, i, i nie było przez to kwasu. I też trzymał, miał mocną rękę, twardu. Ale w, w kolejach nie pracował. W kolejach nie pracował. E, w kolejach za to moja babcia pracowała i, i ona była główną księgową. Jeździłem później, jak, po emeryturze. Ona jakoś tam też w, tym, w tych kolejach pracowała, mongolski, jako księgowa, ale jakiejś innej, pobocznej jakiejś. Agencji, mm -hmm. chociaż nie, no, jakieś filmy, gdzie sami emeryci pracowali. I ja z nią wtedy jeździłem bardzo chętnie, bo nie miałem gdzie mnie zostawiać. No to wpadałem, do niej jedliśmy, właśnie takie zakładowe jedzenie. Poznawałem tam różne emerytki, jakie, jak babcie takie też inne, które miały, które szyły. Tam był cały wielki pokój, taka hala wypełniona maszynami do szycia. I te kobiety właśnie szyły przeróżne rzeczy. Ja przychodziłem i mówiłem, że twoja maszyna do życia brzmi jak czołg, więc ty jesteś czołgistka. I potem twoja brzmi jak tir, więc jesteś ich tirówka. Jakoś no, tak. No, jakby to mi, e, tak mówiłem i one strasznie to lubiły i później wypytywały się, jak babcia wpadała do Mongolii, tam, jak tam twój wnuczek, co u niego. I no teraz jakby czasy... Minęły, więc nie, nie wiem. Ale fajnie byłoby kiedyś tam pójść, zobaczyć, w sumie. Ale to rozmawiamy o rodzicach Twojej mamy. E, tak. A z drugimi dziadkami miałeś kontakt? Z drugimi dziadkami jak najbardziej. I miałem. Drugi dziadkowie byli ze stron buriackich Mongolii, mhm. czyli północnych. I, i no to cent i. i nie ma, no to oni rzeczywiście lubili imprezować i u nich właśnie też zagwarzałem po raz pierwszy ten fakt, że ogólnie i mamy taki napad, że właśnie wypijemy sobie i spróbujemy się w zapasy, że od razu wyskakujemy, łapiemy drugiego <śmum> i balacha, i potem <śmum> jakiś, jakiś em, chwyt, żeby, żeby przewrócić i pokonać, i potem mówić, a cienias, dawaj <śmum> następnego. I to mogło się ciągnąć naprawdę długie, długie godziny bo te zapasy mongolskie są takie na wytrzymałość, dosyć mocno. Okay. A, a tak poza tym, no to wiem, że z tej, jakby ostatnio jak byłem w Mongolii, no to oczywiście odwiedziłem ich, z nimi też dużo czasu spędziłem, to wiem, że oni są, jakby wujek jest architektem, a ciocia w sumie jest taką wyznawczyną, wyznawczynią hery. Czyli pilnuje ogniska domowego. No tak, Jak wszystko je żyło. E, no to rzeczywiście. No, no, pamiętam, że nasza ta, ta część rodziny jest też ogromna, bo my kiedyś byliśmy na takim obozie, gdzie byliśmy nad Jeziorkiem i mieliśmy taki turniej w siatkówkę i tak dalej, ale to było jakoś w latach 2011. Ja. Czyli dużo was, świętych wojowników. Tak, świętych wojowników trochę jest. Chociaż u nas w Magali to nie jest nazwisko rodowe. Mhm. Tak naprawdę Aryun Batar to jest imię mojego ojca. Okej, okay. okay, no, ojc? jesteś... Czyli ja jestem Bilgun Aryun Batara. Mhm. Trochę jak na Skandynawii się mówi, że tam Son i tak dalej. No i w, w Rosji. I w Rosji też. Aha. No no to... Władimir Władimirowicz. No, dokładnie, mhm. rzeczywiście. No i. Arjun Batarowicz w tym momencie, tak. I postanowiłem to też trochę zmienić, jak mi się córeczka urodziła, że tutaj jakby, bo moja córka powinna mieć taki idąc tym tropem, Antonina Bilgun, a teraz jest Antonina Arjun Batar, więc uznałem, że jest to takie właśnie to zasadzenie, zasadzenie tego drzewa, początek genealogii, znaczy nie, po to, nie początek, ale jakiś taki mocny checkpoint, punkt odniesienia. Pierwsza, która została przy... Mhm. Znaczy, to ja... Nie, ty, nie, bo ty masz tak klasycznie no tak, nazwisko tak. z imienia ojca. Tak, Ona jak ma winno nazwisko już właściwie z imienia dziadka. Mhm. To... Więc pomyślałem sobie, że to byłby... Tak ideologicznie mhm. tego potrzebny a twoi rodzice rozstali się, rozwiedli. Nie wiem, no, rozstali się to jest jakby najlepsze Ta. słowo, chyba, jak miałeś parę lat, byłeś naprawdę mały, prawda? Mm -hmm. A twój tata umarł, jak miałeś 11 lat. Mm -hmm. I teraz jak zapamiętałeś te dwie chwile, tak? No, już byłeś większy, jak tata ci umarł, natomiast na pewno byłeś mniejszy, jak rodzice się rozwiedli. Ale czy pamiętasz jakiś taki moment, że się dowiedziałeś o tym, że tak się stało po prostu? To jakoś się tak stało. Rzeczywiście u nas yy, wydaje mi się, że w Mongolii duże rzeczy tak dzieciom nie jest mówione. To, to takie, yy, Te rzeczy yy, się yy, dzieją po prostu. No, dokładnie. I, I później, powiedzmy, dziecko dorastające daje sobie. Dowiaduje się. Dowiaduje się. Nie wiem, czy to jest dobre, bo jakby rzeczywiście trzeba o tym mówić. I, i też nieraz obecnie, powiedzmy, rozmawiam o różnych, bo ja też mam siostrę małą. Trzyma 12 lat, już taka mało, no, ale w międzyczasie tak rozmawiałem mi dużo. No, w każdym razie, no ja się nie dowiedziałem. To przebiegało po prostu tak, że przyjechaliśmy i, i zostałem z mamą, a on jakby później pojechał. Jakby wiem, że tutaj jest dużo takich kwestii no, Zmiana środowiska pewnie, że nie mógł się jakoś e, zadaptować. No, nie każdy potrafi, prawda? Mhm no i pojechał a nie wiedziałem dlaczego nie wiedziałem jak to się stało gdzie problem, no oczywiście później rozmawialiśmy o tym i, i, i wiem, że tam też właśnie to, to był ten, ten argument że, że na obczyźnie nie czuję się za dobrze że nie chcę być kurodomową i tak dalej tam też w Mongolii jest duży duży patriarchat mhm. I, i chociaż on był takim raczej delikatnym człowiekiem Pewnie mam usposobienie po nim, no to wydaje mi się, że jakoś ta duma jest powiedzmy nie tylko jakby rozumiana, że jest jakiś duży argument. No ale teraz to się to, to przemija moim zdaniem mm -hmm. totalnie. Nawet wręcz bym powiedział, to się odwraca, że w Mongolii, w społeczeństwie, to raczej dziewczyny, kobiety w dużych korporacjach są właśnie jakimiś prezesami, CEO, czy mają właśnie takie kierownicze stanowiska i to one prowadzą rodzinę, a, a mężczyźni... Yy. Są wyznawcami her. Chociaż to tak. dwuznacznie zabrzmiało, są teraz są jakoś okay. Nawet Czemu nie? <laughs> no tak, ale no, z, tym, z tym wyznawaniem Herry to też nie do końca tak dobrze jest. Wydaje mi się, że dużo też chłopaków z Mongolii no, są no, obibokami. Mhm. Ale tata umarł, jak ty byłeś tu, w Polsce, Ta. już, a Ta. tata był w Mongolii. Mhm. Dowiedziałem się o tym jakoś z... Ciocia ktoś... no, zadzwoniła właśnie, czyli siostra ojca, no i mówiła, że ktoś... Znaczy on zwrócił uwagę komuś, jakimś dwóm gościom, którzy na klatce... Nie wiem, defekowali czy coś w tym stylu, no i przez to okazało się, że tam ci byli pod wpływem. i tam, tam ogólnie jest hmm. e, dużo działo się takich dziwnych rzeczy, że, że po prostu argumenty, argumentami, ale pięści są największymi argumentami. I to jest e, trochę taka brutalna rzeczywistość. Czyli twój tata. Zginął. Zginął. Zginął właściwie. od pobicia, tak. No, bardzo nam no przykro. To bardzo smutna historia, czyli to jakby było zaskakujące, no bo nie wiedzieliśmy, czy choroba, czy nie choroba, mm -hmm. a to właściwie parę minut zdecydowało o tym, że, że go nie ma. No tak, no w ogóle mogli też po, po tej mocnej rusyfikacji, bo jak wiecie, tam jest cyrylica jako alfabet urzędowy, no to dużo takiego Przyzwoity na alkohol, jakby wdrożenia w to było, i, i społeczeństwo przez jakiś czas bardzo mocno piło. No A ja, jak wiadomo, patriarchat plus duma plus yy, męskie sprawdzenie. Alkohol, się, agresja. Tak, i... ta agresja to tam była taka dosyć mocna przez jakiś czas. Teraz już jest oczywiście o wiele, No poszło to w lepszą stronę mhm. i to mnie jakby cieszy. A tata czym się zajmował? Był biotechnologią. Znaczy studiował biotechnologię, ale wiem, że tam jakoś z autami robił chyba warsztat. Znaczy, nie, nie chyba, tylko jakby wiem, mhm. że w warsztacie też się sporo udzielał. Pierwszy raz z dane mi było zobaczyć samochód z kartonu, czy Trabanta. I on właśnie mówi, że to jest auto z kartonu. Ja nie wierzyłem, kopnąłem i się dowiedziałem. Dużo takich, jakichś takich urywek mam rzeczywiście. No to bardzo... Wyrażam ja, no bardzo... decyzję, żebym się tu rozpłakał. Nie, no nie, wiesz, nie, no, nie, no, się... wiesz ale... zaskoczyłeś nas też, tak. to nie jest tak, że my wszystko wiemy. My się rozpłaczemy to... też, to, to jest możliwe. A mama? Mama jest y, lekarzem, jest y, doktorem nauk medycznych y, tutaj w dziedzinie ginekologii. Na początku, no to jak już mówiłem, dziadek miał twardą rękę. I to szło rzeczywiście w taką stronę, że, że mama musiała. Albo prawnikiem, albo lekarzem. <grym> no już w tym momencie też bardziej lekarzem. No I ona żeby było też łatwiej, żeby być tym lekarzem i nie zawieść rodziców, poszła na studia też pielęgniarskie z początku i później z pielęgniarskiego przeszła na lekarski. I później, jakby w Polsce też musiała nostryfikację robić, później specy... specjalizację ponownie. I w szpitalu, właśnie na, na Dziątka Jezus, bardzo długo pracował, 14 lat. I tu moja prywata, chyba ją pamiętam. Tak? O. Jeżeli w 2005 roku pracowała, jeszcze tak, to jest tak. wielka szansa, ponieważ my mieliśmy, i tu pozdrowienia dla moich dzieci i małżonki, długi poród, ponieważ mhm. jestem ojcem bliźniaków. O. I przypadkowo znaleźliśmy się w szpitalu na Starem Kiewicza, oczywiście wcześniej niż wypadałoby. I ale wydaje mi się, że pamiętam, mm. że pamiętam twoją mamę, ale oczywiście, jak już ustaliliśmy zanim tu przyszliśmy do studia, dla nas, Europejczyków, y, azjatycka pani doktor może być twoją mamą, a może być inną panią, może, być, koreancą, z Azji, może, może być Koreanką i tak dalej. No, no tak. Ale obawiam się, że ponieważ tam była ekipa, Taka, to się działo w nocy, więc, więc dwie ekipy poznałem mhm. i zwróciłem uwagę, no bo jednak można zwrócić uwagę, że ktoś trochę inaczej wygląda mhm. w tym szpitalu, to była tylko jedna taka osoba, no chyba, że. Były jeszcze w ogóle trzy czy cztery osoby zabite. Czyli ale... Twoja mama, long story short, Twoja mama przyjmowała Lenę i Marcina. No tak, nie świat. do końca, bo to Aha. nie była jakby bezpośrednia osoba, ale wśród tych tam lekarzy i. Y, i no to pewnie tak. pytających się, jak się pani czuje i Aha. jak tam ten, no to, to być może była to Twoja mama, więc pozdrawiamy mamy bardzo serdecznie, bo przyjmijmy po prostu. Yy, Przyjmiemy do wiadomości, że, tak że to, to na pewno była Twoja mama, i tak jest była, tak, bo tam, no to była jedyna zjadka, która tam pracowała. No to, no to nie ma innej możliwości. No, to były czasy Coś nas piech... łączy jednak. No piech... Poważnie. No i to poważnie. Tak? Łączy nas moja mama. <laughs> <laughs> I przez to, że mama studiowała medycynę, właściwie dlatego wyjechałeś z babcią i mieszkałeś 40 km od Uanbator, i babcia była Twoją, taką trochę. Zastępczą mamą. Mm -hmm. Tak, dokładnie. Wszystko się zgadza. Musiała właśnie tam dokończyć studia, prawda? I, i wtedy ja z babcią byłem i tam piłem mleczko. A, tak, właśnie były momenty, kiedy ja piłem właśnie mleko od y, cioci. Że ciocia mnie karmiła właśnie m, tak, bo miała dużo mleka, a, a jej syn był, mój kuzyn był. Kudziutki nie miał apetytu, a ja wręcz przeciwnie. przeciwnie. <laughs> no więc taka równowaga w przyrodzie rzeczywiście się odbyła. No i pamiętam, że też mama pewnego dnia przyjechała na tę wieś, a ja zacząłem właśnie tak patrzeć bawcie tak praktycznie jakbym nie poznawał, i wtedy mama się bardzo rozpokała. Znaczy, ona mi to opowiadała, ja tego nie pamiętam, mm -hmm. ale były takie momenty, że studiowała, harowała, wróciła, żeby z mleko po prostu jakby. Mi dać i tak dalej, a ja taki nie wiedziałem o co chodzi. No. Ale to dla Ciebie też był taki dosyć chyba trudny moment, bo nawet powiedziałeś cytat z Ciebie. Pamiętam, że miałem taką schizę, leżę w łóżku i wyobrażam sobie, że przychodzi potwór i zabiera mi mamę. A to było później. To, później taka, tak, to było jakaś taka, tak. To było wtedy, kiedy miałem już jakieś 5 lat. Ale to było jakieś tak, raczej takie, taka Opóźniona no, trauma. Nie wiem, czy to właśnie trauma, czy bardziej taka chęć sprawdzenia, czy, czy się potrafię doprowadzić do płaczu. To było dziwne akurat. Zmiałem się Wtedy z tego. Trenowałeś, wiesz, jak <trenowałaś> to nie wiem, skąd to się wzięło. Nie, nie przerobiłem tego z panią psycholog, ale... Jak Może przerobię? najwyższa pora. Jeszcze. Że... No czegoś myślę, się że, dowiesz. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Czytałem wtedy też dużo komiksów, bo mieliśmy takie trzy tomy Beast drupa. To były takie bardzo fajne komiksy przedstawiające ogólnie takie trochę człowieczeństwo, zachowanie ludzi. Trochę jak Joan Cornella teraz jest. Mm -hmm. Tylko, że ona to robi w makabryczny sposób. A jeśli chodzi o, o tego Bistrupa, to było takie właśnie też bardzo fajnie pokazywało ludzkość. Ja, ja taki mały dzieciak czytałem, to i się na tym praktycznie wychowałem. Lubiłem te czasy. Bo już wiemy, co widziałeś tam u babci z okna. Przywiązane, było. kaloryfera i tyle. krzesełka widziałeś tylko. Trochę stepu, krowy i owce. No i A, babcie. I babcie oczywiście. A co widziałeś, jaki miałeś widok z okna w Uanbator i później jak tu przyjechałeś do Polski? Tu jak przyjechałem, no to mieszkaliśmy z mamą na chłodnej, tu jakaś kawalerka, no to widziałem chyba nie kratki, to raczej po prostu. Ale na chłodnej w starej kamienicy czy starej. Nie, nie, że plac, nie że osiedle nie za ogrodowe. żelazną bramą, tylko. Na ogrodową. Na 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 okej. Okay. 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 No blisko już tak. ale. No i tam y, widziałem chyba jakiś taką. Taki wentylator duży i tyle. No, Niewiele nie widziałem, szczerze mówiąc. Y, oknem na świat dla mnie był telewizor, jeszcze taki czarno-biały. I, i pamiętam jak dziś reklamy Marsa z takim indianinem mm -hmm. I, i ogólnie ja bardzo dużo się nauczyłem z reklam polskiego, bo co chwilę odwrócałem się pytałem, no co to znaczy, co to jest i tak dalej um, no i ten, ta reklama Marsa w ogóle później po, po paru dekadach chyba wróciła czy nie po parę, no po dekadzie czy tam po, po dwóch może I już ją rozumiałeś od początku do końca. Nie, no wtedy jakby ze łzami w oczach nie. ją oglądałem i od razu biegłem kupić Marsa ale... No tak było. że Z reklam się dużo uczyłem, ale angielskiego równolegle też się uczyłem, bo z Cartoon Network, a wtedy Cartoon Network było po angielsku. Nie... I niemiecki z komiksów. Niemiecki z komiksów nie, bo tam nie było w ogóle słów. To wszystko było taką, taką pantomimą komiksową. Mhm. I to było naprawdę coś fajnego. Chciałbym znaleźć ten album. No, Coś no, na pewno. Masz, wie, są, hmm. też. są fani ci prezentują. Kurczę, ja bym znalazł. Musiałbym. Jak znajdziecie, to napiszcie, proszę. A w One Butter, pamiętasz widok z okna? One Butter, y, pamiętam. Tylko no ostatnimi czasy jak przyjechałem, to patrzę i to zupełnie inaczej wygląda. Tam widać ogromny postęp, prawda? Tam są już y, wieżowce, tam są jakieś dodatkowe mosty. One Butter już nie jest zbudowane jak w Vegas, żeby było takie podłużne. Teraz Ta już jest po prostu... Nie tylko na jednej, ale i na drugiej osi. I naprawdę wiem, że lotnisko mają przenieść gdzie indziej, prawda? No kiedyś wam batron to najwyższe budynki, to, to jakieś pięć pię, pięciopiętrowe jakieś. No dwa wieżowce jakieś tam były, prawda? Mhm. Ale nie na takie, nie aż takie duże żeby. O, to tu się zatrzymało. Ale ty patrzyłeś na bloki, czy patrzyłeś na te. Na te kontenery. Wychylałeś się z okna, okna i co widziałeś? Jak Ten byłeś kontenery? mały? Kontenery. I? Tak. okej. Okay. Okay. na początku widziałem piaskownicę, zjeżdżalnię, no jakieś takie huśtawki, latarnia, do której kiedyś wsadziłem metalowy pręt i mnie prąd tak kopnął, że się zemdlałem i ściemniłem później babci, że to spadłem z, z huśtawki, bo miałem takie rany tam na rękach. No, i poprawiam to, był taki rząd, właśnie tych kontenerów. A tak to teraz no to zupełnie inaczej to wygląda. Oczywiście jest jeszcze ten budynek, w którym. Jest, 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 byłem nawet tam. I tam nadal jest radio, które ma jedną stację. Mhm. I nie możesz z tym nic zrobić, tylko podgłośnić i wyłączyć. Naprawdę. To, to A kontenery jeszcze są, czy już nie? Kontenery. Nie, nie ma. Nie, no nie, nie było. Najważniejsze jest, czy ta latarnia, czy próbowałeś tam <laughs> sprawdzić się, jak już jesteś dorosły. Ale no, to, to dziwne wspomnienie to było. Ja obudziłem się i miałem po prostu taki okrąg głów po prostu moich znajomych, czy je patrzących, jak z filmu jakiegoś. Rozmawialiśmy o grach i zabawach, ale mm -hmm. przypomniało mi się, my akurat z Arkiem jesteśmy z takiego pokolenia, które bardzo intensywnie grało w kapsle. A gra w kapsle, Rozumiem, że to cię ominęło. Natomiast mhm. były to też czasy, kiedy był wyścig pokoju, a w wyścigu pokoju, aż sobie musiałem przypomnieć, ale miałem takich dwóch idoli. To było moje pierwsze, e, pierwszy kontakt z Mongolią. To był wyścig mhm. pokoju paradoksalnie, czyli mongolska reprezentacja kolarzy, i był taki Mongol Gunbold, mhm. i on zajął dwa razy trzecie miejsce w ogóle w wyścigu pokoju, więc to naprawdę. Był facet, który potrafił jeździć na rowerze. W 83, I 86 wiesz, roku o, i Munchbat. tak. I, I pamiętam, że robiło się te kapsle oczywiście z różnych tam kapsli. Ja wycinałem koszulki. Mongolia miała bardzo taką fajną koszulkę z tyłu, bo no, w barwach narodowych oczywiście, ale to musiało się w kapselek zmieścić. zmieścić. Tak. I, I ten Gunbolt trochę taki długie nazwisko dosyć było, jak na takiego kapselka. Jednak Uwe Rap, a rap czy Rap to, to brzmiało, nie? A ten Gunbolt, ale on był w mojej jakby w tym panteonie kolarzy z nazwiska. Wow. Był takim, co prawda, chyba to był kapsel od mazowszanki, czyli taki. Ale dobrze się wstrykał? Dobrze to modelował? No ch chyba, chyba jakoś nieświadomie, właśnie mówię, że to był kapsel od mazowszanki, czyli nieświadomie go wmontowałem, że nie mogło się go dobrze pstrykać. Mhm no bo nie był sprinterem. Aha. I był cięższy po prostu, ale był. To było najważniejsze. To nie jest tak, że sami Niemcy, Rosjanie i Polacy, tylko Gunbolt. Pamiętajcie, Gunbolt to jest... Obecnie mieszka w Wrocławiu pewien Gunbolt. A to chyba popularne dosyć nazwisko tak. jest, prawda? Więc nie z tych Gunboltów, a może z tych, no nie wiem. No Zapytaj się. W końcu wiesz. jeździł tutaj jego no właśnie. ojciec, dziad. Nie Dziadek, wiem, to... tak. No Gumboldów jest dużo. To jest... Ono oznacza... Twarde, twarde aluminium? Ja, <laughs> jestem kapsel. Kapsel od Mazowszanki i był twardy na pewno, bo tak, gruby amelinium. Tego nie pomarłeś, tak. Tego nie. A potrafisz jeszcze zaśpiewać jakąś mongolską piosenkę rewolucyjną? Wiemy, że twój tata puszczał tylko takie na adopterze, czyli anty... rozumiem antyradzieckie pewnie wszystkie. No tak, to były właśnie takie piosenki o pospolitym ruszeniu. Dźwięk dzwonu. Tak, tak. Pamiętasz jeszcze? Ja pamiętam... tam początki takie... Ort tu bi zutylty, ord charnamek oto. I tam dalej nie pamiętam, ale tam było, że tam jakiś sąsiad rozrywał mi e, serce, i nerki i e, mydlił oczy, znaczy tak naprawdę to się oślepiał. Tu chodziło pewnie o właśnie tego sąsiada, mhm. tego mhm. sąsiada, nie, nie z Mongolii. Tak. Mamy tego ws wspólnego sąsiada. Wspólny sąsiad. On taki też nas trochę to... rozrywał tak. i, i, i oślepiał. No, ale to dobrze, że tam już jeszcze. Mhm. Ja to gdzieś kiedyś znalazłem na, na, w internecie, ale nie zdążyłem go ściągnąć i go zdjęli. Może jakiś Rosjanin. No na pewno, <grym> <grym> oczywiście, że tak. tak. Może jeszcze znajdziesz. Może no, ale to jeszcze... była piosenka, którą śpiewało się, że tak powiem normalnie, a w stylu tam Homi, Kargira, kwotowo, to rozumiem, że to, że to okay. nie jest, że to bardziej artystyczne, to nie tak, mm -hmm. że w domu każdy to jest śpiewa. Folklor to bardziej. No, ale umiesz coś takiego? Dałbyś radę? Mm. Homi? Tak średnio. Ja dopiero co przez jakiś czas próbowałem i z homi jest problem, że. Czy mogę spróbować? Tak ja... Ale to ja tylko głupy Dawaj. Daj. <laughs> <laughs> o, czekaj, <laughs> źle weszło. <niech> to. <laughs> źle się rozgrzałeś, ale wody się napij. <laughs> może to wiesz. <laughs> może to pomaga, nie wiem, jak woda z alikwotami, ale. <śmiech> <śmiech> Gdzieś tak, tak minimalnie. Jest taki jest ten coś dzwonek tam, już słychać. Tak, tam. kurde, ale tak, jak bym na hate park, to mi lepiej to wyszło. Musisz jeszcze potrenować. Mhm. Mhm. No bo to jest homie, ale rozumiem, bo kargira jest niżej. Nie? To A to jest już no, taki jeden. Ja. Zespół dychu okay, mhm. i to i to chyba, nie? Od czasu do czasu pokazują. Nawet razem. Nawet razem, mhm. bo to tam, tam już tych dźwięków jednoczesnych jest naprawdę dużo, ci najlepsi. Są niesamowici. Kurte. Są też tacy właśnie folklorowi artyści, którzy no, potrafią tego naprawdę dużo, jakby więcej niż w dychu, więc jakby jest to możliwe, ale no, jak, jak jest zespół folklory, folklorystyczny, folklorystyczny? Mm -hmm. Folklorowy. Folklorystyczny. folkowy, <gulorystyczny> folkowy. <gulorystyczny> No to oni naprawdę potrafią no, tak. Takim mistycyzmem zarzucić, że człowiekowi się zmienia w ogóle środowisko i percepcja. No Bo to ale... takie buddyjskie właściwie. No, cierając się na pewno. A Ty nie próbowałeś zostać buddystą? Tak jak babcia. Babcia na pewno bardzo chciała mieć takiego hmm, wnuczka. Pewnie tak. No babcia ma swój ołtarzyk w pokoju. Hmm. Czasami też wchodzę, pokręcę kółkiem. Odpokutuje grzechy? Nie, no tak nie ma. Ale no, zrobiłem tak, że ja religijnie trochę jakby jestem w zawieszeniu, totalnie. Ale chodziłeś do kościoła protestanckiego, Ta. chyba. To, to dopiero Ale jest macie... ciekawa Gryku. historia. Wiesz, że ten buddyzm jednak <grym> był ci tak? najbliższy, tak wydawałoby się. Mając taką fantastyczną babcię, a tu raptem kościół protestancki, jakby na przekór w ogóle w Mongolii, Polsce, <laughs> wszystkiemu, nie? <laughs> tak, no to akurat jest jakby za sprawą mamy, bo był taki bardzo mocny problem w pewnym momencie, że, że jakby z pobytem, że tam przedłużaliśmy wizę cały czas i później ta wiza nie została przedłużona. I, I jakimś cudem mama z jakimś prawnikiem dogadała się, i to wszystko jakoś w cudowny sposób się udało. Jakby rozwinąć w ogóle do rezydenta, a nie, jakby nie tylko jakby na, na pobyt czasowy cały czas. I wtedy, właśnie w międzyczasie, mama poszła do tego kościoła i to sprawiło, że ona zaczęła w to tak mocno wierzyć wciągnęła w to mnie, mojego brata <Sieś> I, i byliśmy nawet tam ochrzczeni i, i mi, te, mi akurat bardzo się podobała atmosfera, że my wszyscy siedzieliśmy, czy, mieliśmy te hymnały, śpiewaliśmy, tam była też taka i, i jedna z y, chodzących do kościoła osób, y, która śpiewała tak, no jak, jak, jak te gospelowe y, 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 <Sieś> takie starsze panie, które po prostu potrafiły zatrząsnąć całym kościołem i on, i ta atmosfera była tak magnetyzująca, że ja z pełną po prostu, ja przychodziłem tam jak na imprezę po prostu, czytałem. oczywiście były chwile pokory, zamyślenia się i, i kontemplacji, co nie jest w ogóle szkodliwe i też y... później zacząłem też czytać Biblię na łamach wszystkich, to też jakby robiło swoje, ale... Przede wszystkim mi się podobała ta część socjalna. No, przyznam. Później był cofre, jak wszyscy siedzieliśmy. Oczywiście też y, 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 uważam, że jakby religia jest potrzebna u człowiekowi, bo to przede wszystkim buduje pokorę i sprawia, że no, nie gubimy się w tym świecie na, na tyle mocno. Ale teraz jesteś na etapie rozglądania przez, się. Wszyscy teraz. jesteśmy zagubieni. Teraz jestem trochę właśnie no właśnie jakby zagubienia, ale też nie, nie, nie wiem, bo jakby też my, bo ja też otarłem się trochę o też taki szamanizm w międzyczasie, bo kiedyś mój znajomy, którego znam od dziecka, jakby nagle stał się szamanem. To stało się przez to, że się bardzo źle czuł i, i szamani go uzdrowili, bo wiedzieli, że on jakby przez to, że się w nim budziły te moce, to on źle się czuł. Mhm. I później byłem u niego i też doświadczyłem takich rzeczy no dosyć ciekawych. Na początku miałem takie trochę ambiwalentne uczucia, ale później tak jakoś się do tego przekonałem, bo to, co on mówił, to naprawdę miało pokrycie. Miałem on jest szamanem w Mongolii, tak? Teraz jest w Mongolii, ale też do Polski przyjeżdża. Mhm. No, sam fakt, że na przykład, bo chodzi o to, że wtedy duch, przodek jego wchodzi w jego ciało, w naczynie i przez to, jako że w końcu może się czegoś napić, zapalić sobie, to on pali jednego za drugim i mnóstwo pije. A później gadam z kumplem, a on nigdy, nigdy, nigdy nic. No tak, ale nic nie pamięta. <ślesz> Więc <ślesz> dla mnie to było... i pokój przestaje walić. Yy papierosami. Mhm. No, takie dziwne, mistyczne no, fenomeny się tam działy, że ja naprawdę nie wiedziałem, trochę zgłupiałem. O. Mhm. I, I jeżeli chodzi o religię, to ja jestem zachowawczy jak najbardziej. No, nie jestem chyba jakimś tam... Chociaż teraz jest takie modne, ja jestem agnostykiem, prawda? No, więc może... Może <laughs> jest, to. Może trochę jestem, ale nie powiem, że tak na sto, bo, bo ciągnie mnie oczywiście w niektóre kierunki. Wróćmy w takim razie do małego Bilguna, czyli takiego dziewięcioletniego, który podróżował do Polski, tak? Bo jak, mm -hmm. jak tutaj trafiłeś, miałeś dziewięć lat. Jak ta podróż w ogóle się odbyła? Bo mama już była tutaj w Polsce, tak? tak. Wróciła po ciebie, czy ty poleciałeś ja z ojcem do mamy? Przyleciałem. A z ojcem przyleciałeś, no mm -hmm. a to było ci jednak raźniej. Myślałem, że sam. A nie, no sam to tak. <śla> Chyba nikt to zdrowych zmysłach by nie wypóźnić dziewięcioletnie dziecko. Chociaż nie. nie. nie no, można. Bywa. No, bywa, nie? bywa, Kurczę, to ja bym ja chciał zobaczyć. A, przyjechałem i było dziwnie, bo jakby większość rówieśników, no to już zaczęła. Znaczy, oczywiście w Mongolii też przybyłem, edukację. Bo rodzice um, już byli rozwiedzeni wtedy? Nie, nie. jeszcze nie. Znaczy, może nie byli w dobrych komitywach, nie wiem, hmm. no tak no, mi tego nie mówi. Ale na tyle dobrych, że mhm. tata z tobą tu przyleciał. Tak. No spędził parę miesięcy, ale nie mógł się tu odnaleźć. Tak, i pojechał, a ja z mamą zostałem. no to, to były ciężkie czasy. To naprawdę było tak, że ja nie, nie widziałem co się z czym je. Wiedziałem jedynie, że na tysiącach złotych jest Kopernik, hmm. bo tego dostawałem do szkoły. Ale za to można było coś kupić jeszcze. To było najciekawsze. No nie mówiłem, no takie ani be, ani ma, ani jak to się mówi, no to poszedłem, mama mi wrzuciła do Świetlicy, gdzie no jedyne co, to zobaczyłem, że jest Cartoon Network i tam siedziałem, pewnego razu oczywiście jakiś tam Trzech, czterech takich starszych chłopaków podchodziło i zaczęło mówić coś, ciąg, ciąg, Ja myślę sobie, jakby, może to jest po polsku. A może ja nie rozumiem dokładnie, o, o co im chodzi. I jakby później rozmawiałem z nimi właśnie w tym języku. Ciąg, 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 ciąg. I tak fajnie, fajnie, jakby rozmawiamy. Przez parę razy tak gadaliśmy. Już praktycznie najlepsi przyjaciele. I później pewnego razu ktoś mi powiedział słuchaj, się jakby droczą, przyrzeźniają Cię. I wtedy cię wkurzyłem, rzuciłem na jednego, bo... Zapasy. zapasy tak, no dokładnie. I, I dostałem mocno po tyłku i żałowałem. A to był po prostu jakiś taki jeden pewnie kopniaczek. No, to oni starsi byli mocno. I wtedy wiedziałem, że no, nie wolno zadzielać ze starszymi. Um, lekcje odebrano. Tak. I tak odrabiałem te lekcje powoli i powoli. No, najciekawsze było, jak ktoś podawał mi rękę i nie mówił już dzień dobry, tylko cześć, bo kolega z klasy, to ja odwracałem się do mamy i nie wiedziałem, on, co, rob, co, co mam robić, prawda. I wtedy właśnie powiedziałem, no podejdź, jej rękę i powiedz to samo. Powiedziałem mhm. czość. No i tak poznawałem. Ale trzeba przyznać, że akurat moja klasa, ogólnie rówieśnicy, mimo że to była Praga, to, to bardzo fajnie mnie odebrali. I mieli do mnie cierpliwość. To mieszkałeś na Pradze potem, tak? Z tej chłodnej? Czy do szkoły tak, chodziłeś? Później na, na, na targowej, tam było tak groźnie. Nie wiem, czy kojarzycie taki budynek z zegarkiem. No pewnie. No to tam. Właśnie w tym budynku. Yy, no to tam naprawdę było. Yy... Czyli ty jesteś chłopak z Pragi tak naprawdę. Podstawówka <laughs> na Pradze. Yy, tak, tylko że ja tam no, nie ogarniałem za dużo. Niewiele potrafiłem też mówić, ale. Yy... Ale kręciłem się właśnie z chłopakami z osiedla, grałem z nimi w piłkę, mimo tych znaków. Zakaz gry w piłkę, prawda? Rysowaliśmy, rysowaliśmy kredką, bramkę i oczywiście gruby na bramkę to ja szkodziłem. <grym> I pewnego razu też dostałem nawet kasetę kasetę Sheryl Crow. <grym> Nie wiedziałem dlaczego. Zapytałem się, dlaczego mi najbliżej wyjścia było. Po prostu zajumał tak. Tak, jakby... która była najbliżej, tak. tak. To były takie klimaty, i to było fajne, że też jeżeli inni tam przychodzili i mhm. mówili coś na mnie, to, to każdy wiedział, że jakby mieszkam w jednym osiedlu, to wychodził, i mówił, zostaw go, nie znasz i tak dalej. I to to też jakby wypełniało ciepłym miotkiem moje serduszko. Mhm. Czyli byłeś jednak swój? Tak. To jest dość w ogóle blisko na różyka. Nie? Nie? No tak. Rzut beretem. Mhm. Ale to jest w ogóle ciekawe. Zastanawialiśmy się nad tym przed rozmową, że wiesz, trafiłeś w czasach jednak, kiedy w Polsce, nieważne czy w Polsce, czy w Warszawie, ale to nie, to nie było jakieś, jakieś takie miejsce wiesz, poprawne politycznie. A już nie mówię o słowie Mongoł, które mhm. jakby pół naszego życia miało pejoratywne skojarzenia, mhm. po prostu i tyle. Mówiło się bardzo brzydko w ten sposób o ludziach, nazwijmy to, nielubianych niezbyt mądrych, tak. jakby związane jest to z chorobą i tak się określało ludzi, którzy w ogóle na nią nie byli chorzy no ale no, nie będę ukrywał, że tak było i mm -hmm. już, natomiast potem to się zaczęło zmieniać kiedy ty trafiłeś do Polski myślę, że jeszcze nadal nie było z tym najlepiej tak naprawdę i przyznaj się, jakie miałeś ksywki no wiem o żółtym murze <noise> Żółty Murzyn to jedna z. A no tak, to moja koleżanka. Tak, no bo ja chodziłem, jak, jak 50-set ubrany. To dziwne czasy. <noise> Ale tak, um, no rzeczywiście, jeżeli chodzi o ksywki nie, to ja miałem Bill cały czas. Wszyscy hmm. mówili na mnie Bill. No okej, okay, no czasami ktoś tam jak się obraził, czy tam, znaczy nie, że obraził, tylko nie lubił mnie. Hmm. tak, no to, to rzeczywiście. Mówił, powiedzmy, jakiś tam żółtek. No ale to, to, to się zdarzało, mnie to nawet nie ruszało. Um, a jeżeli chodzi o Mongo, no to nigdy tego nie odbierałem jako coś złego. Może miałem jakiś taki filtr, że e, przecież. To, no, to nie jest złego. To tak nie No właśnie. E, no to oczywiście później kiedyś też. Ale było coś takiego, że później jakby to się częściej zdarzało. Powiedzmy, ktoś mówi, no, oglądamy z kolegą mecz, mówi, kurde, co za Mongo. I potem patrzą na mnie: O, sorry! <laughs> Nie chciałem! Yy, ale to wtedy dla mnie jakby było zabawne, prawda? Z jednej strony, ale z drugiej strony no, jest to takie lekkie piętno, bo moi koledzy mieli inaczej: że tam yy, zawsze jakby mieli z tym problem. Jeżeli ktoś mówi do niego: Ty mongolec czy takiego, no to oni się jakby z pięściami wyskakują hmm. na nich. Um, ja do, do tego musiałem podejść jakoś inaczej, tym bardziej, że później jak zacząłem, powiedzmy, robić, nie wiem, takie medialne rzeczy, no to musiałem ugryźć to z innej strony. No I ugryzam to tak, że po prostu Polska jest naprawdę tolerancyjnym krajem. Są, dlatego wszystkich traktuję jak swoich, jak mogą. No <laughs> tak. tak. Ale nie, nie uwierzymy, że, że, że tutaj ludzie nie traktowali cię albo nie uważali cię za Wietnamczyka. Chińczyka mm -hmm. i nie podśmiewali się, że weź psy i gołębie, no bo to, to wręcz nie uwierzę w to. Mm, że psy i gołębia? Wiesz. A nie! nie? Sum, ja sobie z tego też ja robię dużo. No <grym> to, to ja wiem, ale. ale jako, no... jako mały chłopiec w podstawówce myślę, że trochę tam nie, 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 nie wyczułeś czegoś ja takiego. Ja wiem, to... naprawdę. Trafiłeś na, na, do, na dobrych ludzi. Ja chyba w czepku jestem tych źródłem, bo naprawdę trafiłem naprawdę do fajnych ludzi. Nawet kiedy Polska przegrała z Koreą na jakimś World Cupie chyba. No to, to już trochę potem. No. Tak, ja słyszałem jakieś takie historie, że ktoś szedł i znajomą ktoś tak ty, ty, ty Korea i tak zaczął pukać kogoś po głowie. No jakby... Ty nie masz takich przygód. No Nikt ja nie, nie chciał się z tobą na przykład sprawdzić, dlatego, że inaczej wyglądasz. Nie, no kiedyś ktoś mnie popchnął na na no, dziewczynę, które się podkochiwałem. No i tam wtedy sprawdzaliśmy się. No ale to... I sprawdzaliście się. <grywa> To niezależnie <grywa> chyba od, wiesz, od, od twojego pochodzenia, no. E, no. nie, to akurat totalnie niezależnie, tylko dla... Po no prostu. Beczki, jak to mówi młodzić. No, ale zupełnie... sprawdzałeś się przy użyciu mongolskich zapasów, mam nadzieję. Nie, to było takie bardziej... MMA. <grywa> Nie, no to było taki bardziej. Po prostu. Byłem wtedy w gimnazjum, więc tak naprawdę zrobiło się nagle takie kółko. Ale gimnazjum też miałem takie dosyć srogie to było na Sadybie. No I, I tak jeździłeś taki kawał? Nie, bo wtedy My się przeniesił się na Sadybę. A liceum miałeś, miałeś chyba jeszcze na Mokotowie, żeby jeszcze tak. trochę pojeździć. Liceum na Mokotowie, ale to Sadyby na Mokot to jest w sumie Mokotów Górny Dolny. Oczywiście. Jeden busik. Hmm. Czyli mieszkałeś na Sadybie potem? Tak. Niesamowite. To... Jesteście z sąsiedzi. By... No nie, już ja wtedy nie mieszkałem no tak nie. blisko, ale tak. Ale... Aha. No bo nie Sadybie. No to bardzo blisko, tak. Ja ze Stegem. Pozdrowienia. O, Stegny Czyli... spoko. No, ja myślę. Tam też jeździłem dużo. Tam były. Już mnie tam nie było, ale. <laughs> jeździłem tam rowerem bardzo dużo często do, do Kumpla, który mieszkał na Marsyjski, bo tam były te takie wszystkie. Um, Bloki jak Wuan Bator. Nie? Tak, tylko one miały, właśnie te ulice miały bardzo fajne nazwy, bo one wszystko były z, z takie Ja z Maltańskiej. A, to piękne. <grym> Słuchaj, a jakieś subkultury Cię złapały tutaj? Tak, byłeś kim byłeś? <grym> <grym> Na początku byłem księgowym. Takie miałem okularki, miałem fryzurę od garnka, sztruksowe spodnie i kamizelkę. On tutaj pory jeszcze takie zdjęcie. Nie wiem, czy kiedyś był taki film super, super Bad i tam był Myklovyn. No, ja byłem takim Myklowym totalnym. Później zdarzyło mi się nawet otrzeć o Iron Maiden. Ale nie wchodziłem w to za bardzo, bo to było takie mocne dla mnie. Hmm. I z Iron Maiden przeszedłem jakoś Ale tak... Ale włosy zapuściłeś. Właśnie nie. A nie, no to, no, no, to się nie liczy. No, to prawda. <laughs> I, I przeszedłem bardziej w stronę no, hip-hopu. Tak. Zaczęło się od takiego... No, Tede Sport. Potem była Molesta Evenement. Skandal najpierw był, potem... Żółty Murzyn, No, no, tak. I później... Zacząłem słuchać tych amerykańskich, bo jakoś tak mnie bardziej do tego ciągnęło. No i wlicam do, już byłem taki 50 cent, <grym> 50 cent. Ale poczekaj, ustalmy jedno, bo to tak wychodzi kulturalnie, ale ty kiedyś powiedziałeś, że byłeś drasiarzem i skinem nawet, więc. Z znaczy może... skinem to raczej nie. ale... A może przebywałeś wśród skinheadów, tak? Czy nie bardzo? Mm, tak, miałem takiego kolegę, który mówił, że jest skinem i dużo mówisz, że ja tych, tych obcych krowców to ja nienawidzę i tak dalej. Gadał gadał, ja wchodziłem wtedy do autobusu i siebie. Tak mi kolega kiedyś mówił. Ja chodziłem z nim na angielski, bardzo fajny chłopak w sumie. Ale to jakieś tam nie. nienawidziło co Krajowców. Wszystkich poza Tobą. Chyba Ty byłeś w porządku. To, to szczęście. Tak. Ale ogólnie w, na Sadebie jak mieszkałem, to właśnie miałem dużo takich kolegów też z, z Bednarskiej. Bednarska to właśnie nie. nie. Nie pamiętam, to było tam dużo takich bloków, gdzie właśnie... Bernardyńska. O, Bernardyńska, dokładnie tak. I tam miałem dużo kumpli, graliśmy w piłkę, chodziliśmy tu i tam, pierwsze piwo, pierwsze jakieś papierosy, podbierane ojcu z tego, przepraszam, z paczki, prawda, była taka ciekawość, coś w tym stylu. No i czy zima, czy... czy... Latem spotykaliśmy się nad Fosą często. Tam, Czyli tam pierwszy alkohol tam był. Tak. tak. Nad wodą jak zawsze. Y -hmm. I tam była fosa właśnie przy tej dzikowskiej. Y -hmm. Ciekawe czasy. Ciekawe czasy. I raz pojechaliśmy nawet na kolonie, czy tam wycieczka szkolna, to y założyłem sztru nie, sztru szelesty tak zwancze, ortaliony. Y I dają się namówić na zgolenie. No, miałem wyglądać jak taki właśnie. Dresika, wyglądałem jak Michał który poszedł inną drogą niż drogą smoka. Czyli mógłbyś napisać książkę, jeden, przez jeden dzień byłem dresiarzem, tak? Przed no ten... tak. No mówisz, że po mongolsku smoki i marchewka brzmią podobnie. Mm -hmm. tak? To drogą marchewkę. <laughs> drogą marchewki. Słuchaj. Zrok dobry, no? <laughs> Jakie miałeś kompleksy jako dzieciak? Dzieciak? No, taki główny twoje kompleks. Jakbyś gdzieś na to miał spojrzeć, bo wtedy. Mm -hmm. no, co innego? No, wydaje mi się, że e, tuszy, mimo że nie byłem jakiś gruby, bo grałem w kosza, no to taki później wyrosłem. Ale no, myślę, że tuszy. Kompleks tuszy i, i kompleks romantyka. Niepoprawnego romantyka, który. No bo no, ja byłem zazwyczaj takim delikatesem. W sumie nadal jestem. Tylko teraz taki trochę bardziej siebie akceptuję w tej roli. Musiałeś dorosnąć do delikatności. Tak. Wtedy po prostu ta delikatność była inaczej dysponowana. Albo rozdysponowywana, nie wiem. No i też miałem kompleks raczej lektur. Nie czytałem jakoś to bardzo lektur, ale później też do tego dorosłem. Czyli kompleks przeczytanie. Czy Dorosłeś do przeczytania, rozumiem. To, <noise> raczej odwrotnie. Yy, nie, widzę już tak bo zagroziło grozi, groziło mi po prostu, miałem komisę z polskiego. Mm. Byłem takim chamskim leserem, strasznym, znaczy wszyscy tak mówią. No i yy, nie czytałem totalnie i nagle dostałem, byłem zagrożony na tyle, że, że musiałem zacząć się uczyć. Wakacje oczywiście. Zainwestowałem w naukę i w Przyszłość, bo można już powiedzieć, bo później. I o tamtej pory romantyzm stał się taką moją ulubioną epoką. Wiadomo. <grybuj> tak. Wiadomo. Z polskiego, coś, się musiało tego. mocno nie podobać, to w końcu. Wiadomo, że miałeś być lekarzem. Miałeś tak, być ekologiem. Czy biologa? Trzymałem fasą z biologii. To wystarczyło, <grybuj> ale no niestety, jeżeli chodzi o polski, no to miałem taki, taki moment. Słabości. to Myślę, że to zafascynowanie tym 50 centem to mnie nie wywiodło w, ogóle, w inne strony, jak skłerkowanie, rzucanie pieniędzmi. To by było żenujące, gdybyś nie miał żadnego komisa, byłeś ubrany jak 50 cent i same piątki. Oczywiście, <laughs> uwiarygodniłeś się w ten <laughs> W oczach 50 centa. <laughs> tak to się mówi, byłem gitem. A Ty pamiętasz, czy, czy wieszałeś, czy miałeś jakieś plakaty nad swoim łóżkiem? W Mongolii pewnie nie zdążyłeś mieć, ale mm. czy to były same 50 centy nad Twoim łóżkiem? Mm. Już nie wiem gdzie, czy na Sadybie, czy na Pradze, no ale... Na Sadybie to chyba miałem 50 centa, miałem chyba film Matrix. No i chyba nie miałem za wiele. Na pewno nie miałem lasek, nie wiem dlaczego. Ale też mało też kupowałem tych brawo i tak dalej. Jeżeli no kupowałem, to to raczej nie kręciłem mnie jakieś tam plakaty. Myślę, że za mało miejsca miałem na ścianie, żeby, żeby to robić. Rozmawialiśmy o, o tym, że widziałeś wentylator na chłodne i teraz doszło do mnie, że mieszkałeś w tylu miejscach, a my uwielbiamy, wiesz, widok z okna to jest coś, co kształtuje jakby całe dzieciństwo, że budzisz się i widzisz coś. Zatrzymaliśmy się na tej chłodnej, a potem dowiedzieliśmy się, że była targowa. Była Sadyba i był potem Mokotów, czy to już z Sadyby jeździłeś do szkoły? Z Sadyby. Okej, okay, no to opisz te dwa widoki przynajmniej, co widziałeś z tego okienka, okay. na Pradze i na Sadybie. Na Pradze, no to na Pradze miałem widok po prostu, bo to był taki taka kondygnacja w kształcie litery U, powiedział, że się wchodzi od bramy mhm. i od razu się w lewo, więc miałem po prostu drugie jakieś tam lustrzane odbicie. Tylko Widziałeś mnie. swoje mieszkanie, <noise> tylko <głos> bez siebie. Dokładnie. No i tam trochę kątem oka można było zobaczyć chodnik i tory tramwajowe, na których kiedyś miałem taki fan, że brałem właśnie kapsel tobeny i kładłem na torach, żeby tramwaj je przejeżdżał w placek i się tym totalnie rałem byłem małym dzieckiem i robiłem to parę razy Aż pewnego razu pan motorniczy wyszedł z pasem i mnie zlał. Na środku targowym. Ja już dość. Znaczy, to nie był ten sam. No, no, któryś nie wiadomo, miał się to, może miał zły dzień. Albo złą ideologię. No w każdym razie, jakby. Ja o to tam, czucie tej niebezpiecznej zabawy. Skutecznie. No, ale dobrze, dobrze, mi to zrobił. I ja, ja od tamtej pory. Nie lubiłem matowniczych, ale też nie lubiłem bawić się kapslami. Od tamtej pory dobrze wspominasz lanie pasem. No ale od tamtej pory możliwe, że żyje. Żyjesz. No, więc dziękuję. Dziękuję panu. Asadyba? Asadyba, no to na Asadybie mieszkałem raz właśnie na Ponifacego stop 141, a potem na 162 się przenieśliśmy. Więc z tego 162 no to wyglądało tak, że miałem z drugiej strony tak samo: no też jakiś bliźniak, prawda. Na dole mieliśmy akurat winorośl, taką dziką, te takie malutkie, które wcinałem w nadmiarze, ale z tyłu miałem bardzo ładnie, bo mieliśmy ogród i jakąś sekwoję, sekwoję? No, taką, taką wielką sekwoję, której nienawidziłem, bo musiałem je grabić, bo one wypuszczały takie nie liście, tylko takie iglaki chamskie, znaczy igły. No i, no i my to z bratem musieliśmy grabić. A że ręce opadały i cały dzień to robiliśmy, aż w pewnym momencie po prostu rodzice przychodzili i mówili Słuchajcie, jeżeli to zrobicie szybciutko, to pojedziemy do M1. A? <grywa> Nie widzieliśmy na początku, no okej, okay, o co chodzi, ale wiedzieliśmy, że w M1 jest y, sklep z AGD i tam można pograć na konsoli. <grywa> no i wtedy... Jakieś, jakieś, Grabiło się. Tak, to wtedy turbina się włączała i... Wszystko wygrabiliśmy, dwie godziny jechaliśmy. Mówiłeś, że grałeś w piłkę nożną, to w Polsce się zaraziłeś trochę kibicowaniem? Yy, no, w piłkę nożną to ja tak mało grałem. No, no na bramce, no... ale zawsze. <grym> ale... ale. Stałeś się kibicem, jak prawie, prawie każdy Polak? Yy, nie, nie, nigdy jakoś nie ciągnęło mnie do ekstraklasy, yy, ale lubiłem Walencję. Tak. Dlaczego akurat w Walencji? Tak po prostu. <laughs> Walencja mnie u, ujęła po prostu grą Davida Wi z Davidem Sylwą, z y, Albeldą. Tam Dobry skład. Z Canizaresem, tak. tak. No i tam też Juan Mata wychodził, z tego co pamiętam, Azpilqueta. No tam dużo, dużo młodych też wychodziło, którzy właśnie później wzbogacali. Inne drużynie. Proszę, Kibic z Walencji. Walencji. Kibic z Walencji z y, Pragi, czy z Sadyby to już było? Nie no, to już było. To już było z Sadyby. Z Sadyby. Bo jak wtedy grałem w FMA. Okej. Okay. No bo wiesz, Euro jakby jest, i w tym momencie miałem do ciebie pytanie, czy, czy byłeś kibicem wcześniej, czy później. No i mm. czy, czy pamiętasz ostatni mecz Polski z Mongolią? Ostatni mecz Polski z Mongolią? Myślę, że sromotna porażka jakaś. Chyba, że mówisz o 3 na 3 w koszykówkę. Nie, 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 nie to podchwytliwe <gry> pytanie było. Nigdy, to jest niesamowite, ale nigdy nie zagraliśmy ze sobą Aha. Polska i Mongolia. Nigdy w historii to nie jest takie oczywiste, że przez tyle lat, szczególnie, że byliśmy w tym samym obozie, więc wydawałoby się, że skoro no. graliśmy z Chinami na przykład, to dlaczego z Mongolią nie można zagrać, skoro tak samo uwielbiamy i kochamy panujących z tamtej strony. Ale okazało się, że nigdy nie zagraliśmy z Kurde. Mongolią. A ja się bardzo, naprawdę skupiłem ostatnio na rozgrywkach mongolskich i reprezentacji. I nie wiem, czy znasz ostatni wynik reprezentacji Mongolii. Ostatni, ostatni, 41? bardzo świeży. Nie, no. Nie. Wszystko <grym> nie. się zaczyna chyba odradzać. Aha, Reprezentacja czekaj. Mongolii ma nowego japońskiego trenera. Widziałem, że była jakaś. Była... Z Japonią grani? No z Japonią to było 14-0 akurat. 14, to, to nie 14. wyszło. Okay, no dobra. Ale z Kirgistanem było 1-0 na wyjeździe. Myślę, o, że to, to już jest chyba największy sukces. Bo to tak jest, to wypisałem to już... głównie wygrane z Guamem, z Makału, z Mianmą, Brunei i Marianami Północnymi. Ale wygranie z Kirgistanem na wyjeździe, myślę, że od, od tego momentu wszystko się zmieni, więc jestem... Wielkim kibicem Mongolii. Kurczę, to ja może powinienem też. Japońska natroka. No. Nie, no musisz, no. bo wydaje się, że tak, że jakbym trochę wiedział, wiedział więcej w tej chwili niż ty, to nie może tak być. Wytniemy. <słuchaj>, <słuchaj>, Słuchaj, jak sobie tak myślisz, to jak bardzo różna od Twojego ma dzieciństwo Twoja córka? Oj, to jest nieboźne. Znaczy, no, jest ogromna różnica. Moja córeczka obecnie ma, no ma luz, ona skupia się. Chociaż nie no, ja też wtedy się bawię, tylko że ona teraz się bawi zupełnie innymi rzeczami. Ostatnimi czasy trochę zaczyna mi mówić o Minecraftie, co, co jest dla mnie trochę jakby no, znakiem takim, no chyba znakiem czasów też z jednej strony, a z drugiej strony też znakiem ostrzegawczym, żeby też trochę kontrolować te, te, te strony. Ale jeżeli chodzi o. Moje, no moje zabawy były zupełnie inne. Teraz to się ma jakby wszystko, ogólnie internet i tak dalej. Ona nie siedzi długo na, na, w internecie, ale no sam fakt, że ona ogląda teraz na przykład Harry'ego Pottera i lubi wszystko co tam, zna się o tym bardziej niż ja, tylko jak wychodzi Voldemort to trzeba przeskakiwać te fragmenty, no to uważam, że no, dzieciaki teraz mają totalnie lepiej, zupełnie inaczej. A wyobrażasz ją sobie z tym haczykiem i kółkiem? Jak tak? No nie. Nie, one teraz Urodziny, urodziny to balony jakieś z helem i tak dalej. No to, to jest no. Ma wszystko. No ma. No, dla, gdybym ja bym tym dzieciakiem i bym widział takie coś, to ja bym pomyślał, że to jest jakiś raj. No. Jestem w niebie. Oczywiście. To niebo później się przyziemne robi, tak? Do wszystkiego się można przyzwyczaić, no ale chyba jednak Twoje dzieciństwo było trudniejsze. Na pewno. A dużo ludzi mówi właśnie, że um, Mugoi właśnie klimat taki srogi, trudny, szorstki, właśnie takie szorstkie klimaty tworzą, takich twardych ludzi. Ludzie. Ja patrzę na siebie gdzie, taki gdzie to jest, tak. <laughs> Może za długo w Polsce? Byłem, no myślę, że to jest jeden argument. Polska Cię wy, tak, wiesz, wygładziła. Hmm. Ale w Polsce wiesz, też byłem w tych szorstkich no, rejonach weź, tak. I tak. tak, no to wiesz. Wszystko można nie. powiedzieć o Polsce, ale nie to, że ludzie są dzięki mm. byciu Polakami delikatniejsi. Tych genów delikatności nie wydłubiesz. Wiesz. No ewidentnie. Ale jak tak sobie Może par... szczepionka. Jak sobie tak patrzysz czasami na siebie, bo rozumiem, że masz takie chwile, że sobie kontemplujesz swoje życie, czasami każdy z nas ma taką chwilę, to w jaki sposób w ogóle. To dzieciństwo wpłynęło na to, jakim dzisiaj jesteś człowiekiem, jak cię ukształtowało, czy wiesz, czy to jest jakieś, czy są jakieś takie chwile, które pamiętasz, że dzięki nim jesteś dzisiaj takim Bilgunem, a nie innym. Hmm. I to nawet nie chodzi tylko o pozytywne strony Bilguna, no bo może negatywne też, że... hmm. No na pewno. No wydaje mi się, że. Ym... U mnie taka zmiana też takiej, takiego otoczenia nagła w dzieciństwie na pewno trochę spowolniło, moim zdaniem, mój taki rozwój e, osoby. Przez to też e, często jakby miałem wrażenie, że nie byłem na tyle przenikliwy, na ile powinienem był być. Więc jakby dużo jest takich... E, dużo też żałuję powiedzmy niektórych decyzji, kiedy na przykład pomyślałem sobie, że Mogłem to rozegrać zupełnie inaczej, albo tak naprawdę mogłem poznać się na pewnych osobach bardziej. No ale to myślę, że każdy tak ma, prawda, że po fakcie to mądry. A wcześniej to, to mógł po prostu pomyśleć. W Mongolii też jest dużo takich przysłów, że przysłów takich, które uczą nas, powiedzmy, tam przestrzegania bycia przezornym i tak dalej, tego to raczej wypuszczałem drugim uchem a uwierzcie mi, że babcia naprawdę wmawiała mi to jak mantrę i nie, nie jedno tylko I, i rzeczywiście obecnie nabrałem takiej większej trochę jakby pokory w tym kierunku i, i myślę, że warto słuchać właśnie starszych i oczywiście nie, 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 nie tak jeden do jednego, ale żeby to przetrawić przez siebie i żeby tak naprawdę emanować sobą bardziej, to, to jest taka moja nauka. A której... gdybyś się urodził w Warszawie, to byłbyś innym Polakiem niż jako Polak, który urodził się w Uanbator. Myślę, że tak. No, bym był na... niekoniecznie, niekoniecznie lepszym. Na pewno byłbym innym, tak, no niekoniecznie lepszym, no też dużo się, na przykład dużo obserwuję, że ludzie, którzy są bez skrupułów, to jakby łatwiej dochodzą do jakichś takich swoich celów, prawda, ale to są też trochę drogi, które no palą mosty albo zrażają do siebie innych i wydaje mi się, że to jest no, nie jest moja droga na pewno, ale mógłbym taki pewnie też być, bo byłbym, powiedzmy, bardziej pewny siebie, nie znałbym innych. Jakby, znałbym realia swoje na tyle dobrze, żebym po prostu obrał ob, ob, sobie cel i bym dążył do niej tak dosyć pewn, pewnym krokiem. Jak ob, 50 Cent. Jak 50 Cent, a może powinienem być tym 50 Centem. To jest jeszcze możliwe wszystko. <laughs> Nie, no teraz to ja jestem taki trochę Rockman. No. Nawet bardzo w sumie. Nawet nie trochę. Mhm. No, ale tak zauważyłem, że ostatnio mówię często takie, no. wrzucam lekkie zachwianie, żeby to nie było takie do końca pewne i to mi się że nadal, mi tego jeszcze brakuje. Żeby się nie za bardzo chwalić, tak? że na przykład jestem Rockmanem, tylko że. Jestem chyba trochę rahmana, tak? Delikatny, żeby tak, nikt żeby nie miał pretensji. Chyba trochę, tak. no wydaje mi się. I potem jeszcze dorzucić takie jak najbardziej. Słuchaj, ostatnie pytanie. Kiedy przestałeś być dzieckiem? O, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo wydaje mi się, że. Ostatnio dużo się mówi, bo był Dzień Dziecka i też dużo ludzi mówi, że każdy ma w sobie dziecko że to dziecko jakby trzeba pielęgnować i tak dalej. Um, I wydaje mi się, że jeżeli pielęgnujesz to dziecko, to to dziecko powiedzmy bywa i odchodzi. Um, u niektórych też jest tak, że to dziecko jest cały czas i to jest chyba największe niebezpieczeństwo. Ale no, myślę, że przestałem być po, po takiej depresji, bo ja miałem taką mocną depresję związaną właśnie z moim rozstaniem. I wydaje mi się, że to sprawiło, że ja mniej więcej w sobie zacząłem szukać siebie i jestem coraz bliżej odnalezienia, prawda. Czyli jeszcze nie jesteś dorosły do końca? Hmm, Czy już właśnie? No, tak? jakby jestem już, już jest. i też idę w takim kierunku, już tylko swoim. I to nie jest tylko dla mnie, prawda. Jeżeli przestajesz myśleć. Tylko i wyłącznie o sobie, to już mi się wydaje, że jesteś właśnie dorosły. A wcześniej. Hula, dusza. hulaj dusza, piekło nie ma. Młodość musi się wyszumieć. Oczywiście, że tak. <laughs> Bardzo Ci dziękujemy za, za wizytę. Naszym gościem był chyba trochę <laughs> Bilgunariun Batar, świetny i święty wojownik przy okazji. I, i jak najbardziej. I jak najbardziej. Dziękuję Wielkie dzięki, i zapraszamy na kolejny program z cyklu Wiek Niewinności, ale nie wiemy jeszcze z kim się będziemy spotykać. Dzięki. Mm, dziękuję. Naprawdę to był taki, to był jeden takim swoim rodzaju wywiad. Chyba trochę. Bardzo na nam pewno. miło. Przygotowaliśmy tam taką wadzie. oponkę i idziemy się bawić. <laughs> tak tylko nie kontenerów jest. nie ma. No, no. Znajdziemy, znajdziemy. Tu pojedziemy na wulkę po Dzięki procesu. Dzięki. Wielkie. Wielkie. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.